prowadzi rozmowy z partnerem amerykańskim. W odpowiedzi na moje interpelacje otrzymuję odpowiedzi zdawkowe, z których w rzeczywistości nic konkretnego nie wynika. Kilkanaście dni temu był w Polsce prezes Lockheed Martin, czyli producenta wyrzutni HIMARS. Taką wizytę oceniam jako akt desperacji, gdyż strona amerykańska, z tego można wnosić, też nie wie, co zamierza konkretnie zrobić nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej poza wygłaszaniem zaklęć, bo to rzeczywiście pada z ust zarówno ministra Kosiniaka-Kamysza, ale to nie zaklęcia są potrzebne, tylko konkretne działania. Potrzebujemy także co najmniej 300-tysięcznej armii, czyli co najmniej 300 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. I tutaj też panuje chaos. Nie wiemy, jakie są plany. Z jednej strony mamy dobrą deklarację szefa Sztabu Generalnego, generała Wiesława Kukuły, który deklaruje kontynuację wizji, którą wprowadziłem, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. No ale z drugiej strony głównym doradcą ministra Kosiniaka-Kamysza jest generał Gocuł, generał starej daty, który podważa właśnie koncepcję stworzenia przynajmniej 300-tysięcznej armii, podważa udzielając się w mediach, koncentruje swoją aktywność główny doradca ministra Kosiniaka-Kamysza na przeglądaniu dokumentów, na przygotowywaniu audytów. Tymczasem trzeba działać. Obserwuję też proces dyskredytowania generała Wiesława Kukuły w wykonaniu właśnie generała Gocuła, ale także senatora trzeciej drogi, byłego dowódcy generalnego Różańskiego, który też podważa autorytet generała Kukuły. A więc sytuacja jest niezwykle niepokojąca. Apeluję do kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej obecnego, dajcie pracować szefowi Sztabu Generalnego. Te działania, które zapowiada generał Kukuła, są właściwe, są dobre dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. I w końcu potrzebujemy także dalszego rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Słyszymy zapowiedzi ministra Kosiniaka-Kamysza bardzo szybkiego włączenia Wojsk Obrony Terytorialnej w wojskowy łańcuch dowodzenia, a więc jeszcze przed sformowaniem tego rodzaju wojsk. Jeżeli tak się stanie, będzie to oznaczało zahamowanie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. WOT to nie są żołnierze zawodowi, to są ochotnicy, którzy łączą swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową. A więc mają też powierzone działania, które polegają na wspieraniu straży pożarnej, właśnie na pomocy straży pożarnej w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Są to działania z zakresu obrony cywilnej. Włączenie Wojsk Obrony Terytorialnej w wojskowy łańcuch dowodzenia spowoduje zahamowanie rozwoju tej formacji, która jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. A więc podsumowując, mówimy tak dla kolejnych czołgów K2 i kolejnych armatochaubic K9. Mówimy tak dla kolejnych wyrzutni HIMARS i dla śmigłowców uderzeniowych Apache. Mówimy tak dla co najmniej 300-tysięcznej armii polskiej. Mówimy tak dla dalszego rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej i mówimy tak dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę, żeby przynajmniej pierwsze pytania były na temat konferencji. Bardzo proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Nie w temacie mamy, tak? Proszę bardzo. Chyba, że ktoś ma w temacie, to chętnie przepuszczę. Witam, Niewodowski Michał, Fakty TVN. Chciałbym zapytać o dwie kwestie. Pierwsza mianowicie, w Ministerstwie Sprawiedliwości w tym momencie trwa wysłuchanie kandydatów i konkurs na prokuratora krajowego. Panie ministrze, co pan myśli o takiej formie i czy to jest forma, która zapewnia niezależność? W ogóle co pan myśli na ten temat, że w tym momencie jest prowadzony konkurs na prokuratora krajowego? Oraz druga kwestia, czy Prawo i Sprawiedliwość ma sobie coś do zarzucenia w sprawie afery wizowej i działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy wydawaniu wiz? Na pierwsze pytanie odpowiadam tak.
Nie może być prowadzony konkurs na stanowisko prokuratora krajowego, bo to stanowisko jest obsadzone. Nie ma wakatu na tym stanowisku. Minister Bodnar złamał prawo, odwołując niejako na siłę prokuratora krajowego, więc trudno, żeby godzić się z takim ewidentnym łamaniem prawa. No ale to jest cechą koalicji 13 grudnia, że stosują metody siłowe. W ten sposób przejmowali media publiczne. Sam byłem świadkiem, jak to silni panowie, a więc funkcjonariusze firmy ochroniarskiej wchodzili o 3 nad ranem do Polskiej Agencji Prasowej, żeby przejąć budynek. To było 23 grudnia ubiegłego roku. Tak też na siłę przejmują prokuraturę krajową, wygaszając przepustki zastępcom prokuratora krajowego, uniemożliwiając im wejście do prokuratury. To jest ewidentne łamanie prawa, to jest po prostu bezprawie. Więc w związku z tym organizowanie konkursów na stanowisko, które jest obsadzone, jest po prostu bez sensu. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to wszystko, co stanowi przedmiot funkcjonowania komisji śledczych, to są igrzyska organizowane przez koalicję 13 grudnia, żeby przesłonić konkretne, realne problemy. Jednym z tych konkretnych, realnych problemów jest zagrożenie, przed jakim stoi Polska. Stąd też dzisiejsza moja konferencja prasowa pokazująca konieczność zbrojenia Polski, zbrojenia Wojska Polskiego, modernizacji Wojska Polskiego, zwiększania liczebnego Wojska Polskiego i brak realnych, konkretnych odpowiedzi na stawiane przeze mnie pytania. To już jest druga moja konferencja prasowa, na której stawiam pytania ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Z udzielanych wywiadów przez ministra Kosiniaka-Kamysza możemy wyczytać to, że padają deklaracje, ale nie ma czynów, nie ma czynów. Tu nie można czekać, tu trzeba działać, gdyż nie ma czasu, żeby odstraszyć realnie Putina, który odbudowuje swoje imperium, trzeba wzmacniać Wojsko Polskie. Innym realnym problemem jest sytuacja w polskim rolnictwie. Mówiliśmy o tym na poprzedniej konferencji prasowej. Trzeba działać. Gdzie jest premier Tusk? Dlaczego nie pojechał na granicę z Ukrainą, żeby rozmawiać z rolnikami? To jest zasadnicze pytanie. Ucieka od odpowiedzialności, a zagrażają nam w tej sprawie dwa wydarzenia. Po pierwsze, Zielony Ład, partia Donalda Tuska i Kosiniaka i Władysława Kosiniaka-Kamysza, to obie te partie wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej, której lider, niemiecki polityk Manfred Weber, powiedział, że Zielony Ład to jest właśnie Europejska Partia Ludowa. Więc niechaj panowie Tusk i Kosiniak-Kamysz porzucą uległość, jeżeli są do tego zdolni, i walczą o to, żeby Zielony Ład nie został przyjęty przez Unię Europejską, bo Zielony Ład zagraża polskiemu rolnictwu. Zresztą zagraża rolnictwu w całej Europie, stąd też te protesty i w Polsce, i w Portugalii, i we Francji, i w Holandii. No i można by mówić o innych zagrożeniach. Pakt migracyjny, który jest też realnym zagrożeniem dla Polski, dlatego że wszystko na to wskazuje, że zostanie przyjęty. Komisarz do spraw migracji mówi o tym, że 4,5 miliona migrantów będzie Unia Europejska rocznie przyjmowała. Nie ma na to zgody, trzeba się temu przeciwstawiać. No a koalicja 13 grudnia, zamiast rozwiązywać konkretne problemy, funduje nam wszystkim igrzyska. Dziękuję bardzo. Proszę, następne pytania. To mogę tylko dopytać jedną rzecz. Czy Prawo i Sprawiedliwość w takim wypadku ma sobie coś do zarzucenia w sprawie wiz i afery wizowej? No bo jest komisja, dzisiaj przesłuchiwany będzie pan minister Wawrzyk. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma sobie coś do zarzucenia? Afera wizowa to jest sytuacja, która została stwierdzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, ale skala tych nieprawidłowości jest dużo mniejsza, niż próbuje ją przedstawić koalicja 13 grudnia. A więc z nieprawidłowości próbują wykreować coś o większej skali. Zresztą podobnie jak w przypadku innych komisji śledczych, które służą wyłącznie temu, żeby przykrywać problemy, których oni nie rozwiązują.
Oni, czyli koalicja 13 grudnia, a są zobowiązani, to oni sprawują władzę i są zobowiązani do tego, żeby rozwiązywać problemy. Problemy pęcznieją, natomiast oni kierują uwagę opinii publicznej w stronę igrzysk. Dziękuję bardzo. Proszę, następne pytanie, następną osobę. Dzień dobry, Weronika Jaworska, Polsat Wydarzenia. Ja chciałam nawiązać do pierwszego pytania pana redaktora, ponieważ w piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego, który został złożony przez prokuratora Tomasza Nowickiego i sąd argumentował to tym, że powierzenie tej funkcji przez prokuratora Pilewicza było jaskrawie sprzeczne z prawem. I stąd moje pytanie, czy takich spraw możemy mieć w przyszłości więcej i czy ewentualny wybór nowego prokuratora krajowego no mógłby to jakoś zatrzymać, jakoś rozwiązać? Wybór nowego prokuratora krajowego nie zatrzyma tych problemów, tylko je spotęguje. Dlatego, że minister Bodnar ewidentnie złamał prawo, odwołując prokuratora krajowego bez konsultacji z prezydentem Rzeczypospolitej. Złamał konkretne przepisy obowiązującego w Polsce prawa. Stąd pani redaktor wspomina o problemach i one będą się jeszcze wzmacniały, dlatego że będą korzystali z tego przestępcy, którzy za pośrednictwem inteligentnych adwokatów będą podważali umocowanie prokuratorów w postępowaniu sądowym. Ale winą za to należy obarczyć ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. I zamykanie oczu i twierdzenie, że nie ma prokuratora krajowego, jest fałszywe. Jest prokurator krajowy, jest to pan prokurator Dariusz Barski, a więc próba usunięcia prokuratora krajowego w sposób nielegalny jest sprzeczna z prawem i daje tylko sposobność przestępcom do tego, żeby unikali odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości, przed sądami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie widzę więcej pytań, także bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję, miłego dnia.